Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Barbara Krywoszejew i jestem animatorką innowacji w projekcie Inkubator Pomysłów 3, który jako Klub Inteligencji Katolickiej mamy przyjemność współprowadzić razem z Fundacją Stocznia, która jest liderem i z ośrodkiem ewaluacji. I bardzo serdecznie witam na webinarze Jak tworzyć innowacje społeczne i za chwilę oddam głos Jankowi, który to spotkanie poprowadzi. Jeszcze gwoli formalności dodam, że projekt jest realizowany w ramach środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i tym samym jest współfinansowany również z tych środków. To jest nasze kolejne spotkanie promujące nabór do inkubatora pomysłów i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie z Jankiem będzie dla nas wszystkich inspiracją do tego, żeby zgłaszać się do inkubatora ze swoimi pomysłami, nad którymi dalej będziemy mogli potem pracować w trakcie całego projektu. Spotkanie poprowadzi Jan Rudziński i Jan najlepiej przedstawi się sam, więc ja, żeby już nie zabierać czasu i nie zabierać głosu, oddam mu głos. Świetnie, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że jesteście i rzeczywiście mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokażę, będzie dla Was ciekawe i pomocne. Ja się nazywam Janek Grudziński, jestem przedsiębiorcą i doradcą biznesowym. Właściwie od kilkunastu lat zajmuję się rozwijaniem innowacji, na początku po stronie korporacji produktowych, w których rozwijam innowacje produktowe, potem po stronie dużej firmy doradczej, biznesowej, w której prowadziłem zespół doradców zajmujących się innowacjami. Potem skupiłem się na innowacjach technicznych, prowadziłem też, byłem prezesem startupu i od prawie 2 lat skupiam się głównie na zastosowaniu sztucznej inteligencji, która jest teraz jedną z najciekawszych innowacji, ale dzięki całej rzeszy tego doświadczenia związanego z innowacjami, no, zebrałem trochę wiedzę na ten temat, którą mam nadzieję, że będę w stanie się podzielić dzisiaj z Wami w taki sposób, który będzie dla Was możliwie jak najciekawszy. Będziemy dzisiaj mówić, trochę powiemy o tym, jak wygląda proces innowacji, jak powinien wyglądać i jak warto się zabrać w ogóle do budowania jakiejkolwiek innowacji. Przede wszystkim oczywiście innowacji społecznej. Natomiast postaram się pokazać w trakcie tego spotkania tę różnicę między innowacją społeczną a inną jest moim zdaniem dosyć niewielka w samym podejściu. Oczywiście często jest wielka w samym efekcie, znaczeniu i realizacji. Natomiast, żeby nie było to czysto teoretyczne spotkanie, to tak naprawdę po przejściu takich kilku założeń strategicznych skupimy się na przykładach i zarówno w tych założeniach strategicznych. Też postaram się je pokazać na przykładach, a potem przyjrzymy się przykładom innowacji społecznych, które wspierają osoby z doświadczeniem migranckim. Myślę, że przyjrzenie się i pewne rozbicie sposobu konstrukcji tych innowacji jest najlepszym sposobem na to, żeby zobaczyć, jak taką innowację powinno się budować i jakie rzeczywiście case'y budowy się przydały. Jeżeli to Was zainteresuje, albo nawet jeżeli Was to nie zainteresuje, to bardzo Was zapraszam na warsztat, który mamy zaplanowany 21 września w Warszawie. Nawet, jeżeli Was to zainteresuje, to świetnie. Jeżeli Was średnio zainspiruje to, co mówię, ale macie jakiś koncept innowacyjny, który chcielibyście opracować i zrealizować, to zapraszamy na warsztat, który będzie poświęcony, będą 4 godziny już takiej stricte praktycznej pracy na waszych pomysłach, podczas którego będziemy pomagali wam jakby opracować, przejść od pomysłu do konkretnego konceptu. No i to, co jest właściwie chyba kluczem całego tego spotkania, te koncepty, też wszystkie inne, które przygotujecie i zgłosicie do inkubatora pomysłów, macie stronę tutaj plus na czacie link, możecie dostać wsparcie w ramach projektu Inkubatora Innowacji i dostać wsparcie eksperckie do preinkubacji, potem wsparcie eksperckie do testowania waszej innowacji oraz grant od 70 do 90 tysięcy złotych, który pozwala wam pokryć koszty tego,
A następnie, jeżeli rzeczywiście wasze innowacje przetestują się dobrze, dostać też wsparcie, które pozwala upowszechnić taką innowację i iść do przodu, więc no, mówimy o, mam nadzieję, rzeczywistym wsparciu, które pozwoli przekuć wasze zaangażowane społecznie pomysły w konkretne inicjatywy. Dobra. I chciałbym zacząć może od kilku zasad. Zachęcam was, żebyście przerywali i pytali. Przerywali. Okej, okay, dlatego, że znowu nagrywamy teraz. Żeby nie zbierać od was zgód, RODO i tak dalej, no nie macie możliwości przerwania, natomiast możecie tekstowo mi przerwać, czyli użyć czatu. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni dobrze z Zoomem, to czat jest to taki na tym szarym pasku, który jest pod wyświetlającą się twarzą, jest taki dymek, tak? On jest podpisany czat. Jeżeli w niego klikniecie, możecie tam po prostu pisać, co chcecie, zadać pytanie, skomentować cokolwiek i tak dalej. Ja ten czat mam cały czas w podglądzie, więc jeżeli tam się pojawią jakieś pytania, to postaram się na nie na żywo odpowiadać. Ale też pamiętajcie, że możecie na tym czacie dyskutować między sobą, udzielać sobie jakichś informacji i tak dalej. No, zakładam, że tak naprawdę to, że jesteśmy tutaj na żywo, a nie oglądamy nagranie, daje możliwości i zachęcam was bardzo, żebyście to wykorzystali. Jeżeli nam się uda, to na koniec też możemy dyskutować znowu przy użyciu tego czatu. Ja będę do was mówił używając formy was, ty. Wydaje mi się, ona się bardziej naturalna. Mam nadzieję, że dla was to jest ok. Jak zadajecie pytanie do mnie, używajcie dowolnej formy, ale oczywiście też na ty jak najbardziej jest to dla mnie komfortowe. No i zachęcam was, żebyście byli tu i teraz. Taka forma wykładu online jest zawsze trudna, w sensie jest bardzo dużo pokus do tego, żeby przejść gdzie indziej, napisać maila, zobaczyć jakąś stronę internetową. I może to jest oczywiste, ale uważam, że to jest warte podkreślenia, po prostu bardzo wam to utrudni uczestniczenie i ponieważ mam nadzieję, że to, co będę mówił, będzie ciekawe, więc jeżeli chcecie skorzystać, to zapraszam was do uwagi. Słuchajcie, zacznijmy od tego, w jaki sposób budować innowacje społeczne, czyli od tej części teoretycznej, która da nam potem zostanie zweryfikowana przez część praktyczną. Okay, innowacja, no to hasło innowacja, które, jak zapewne wszyscy wiecie, robi ogromną karierę. Ona jest nie bez powodu tak duża, bo rzeczywiście, pytanie, co to jest, postaramy się odpowiedzieć na to. Coś, co jest określane innowacyjnością, no jest uznawane za jednych z takich motorów napędowych rozwoju gospodarczego. Oczywiście to jest taki bon mot, że to jest motor napędowy rozwoju gospodarczego, ale rzeczywiście to są pewne statystyki, które to pokazują. Na przykład jedną z tych statystyk, która myślę, że pokazuje to praktycznie najlepiej, to jest nakład, jaki firmy i różne inne organizacje przeznaczają na inwestycje w R&D, czyli w poszukiwanie i budowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają transformować sposób działania firmy, obszaru gospodarczego lub organizacji, często też niekomercyjnej. No tutaj ten wzrost, widzicie, to jest wzrost dla Unii Europejskiej, dla 250 największych firm analizowanych w ramach tego badania. Jakby kluczem jest to, żeby zobaczyć, zresztą, co dosyć wyraźnie widać, że ten wzrost jest pionowy, więc rzeczywiście ta innowacyjność jest uznawana za coraz ważniejszą. No i w tym świecie innowacji, jeżeli w ogóle przyjrzymy się na jakby sposobom realizowania innowacji, no to najczęściej uznawanym za skuteczny jest sposób budowania innowacji, powiedzmy, to jest pewne uproszczenie, w systemie startupowym. I teraz też, żeby jakby poprzeć to stwierdzenie, że jest to najbardziej popularne, możemy się przyjrzeć wydatkom, no i tutaj możemy przyjrzeć się wydatkom funduszom venture kapitałowym, czyli takim, które inwestują w pomysły lub w bardzo małe firmy z wiarą w to, że te firmy szybko się rozrosną i staną się odpowiednio duże i oczywiście taki fundusz jest w stanie na tym zarobić, bo kupuje małą firmę, a potem sprzedaje bardzo dużo. No i znowu, jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób te inwestycje w startupy wzrastają, no to widzimy tutaj dosyć dynamiczny, szczególnie dynamizujący się pod koniec tego analizowanego okresu na tym wykresie wzrost. No i teraz pytanie, dlaczego ten startup jest uznawany i w ogóle co to znaczy i dlaczego on jest uznawany, jakby jest też tymi finansowymi wydatkami uznane jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów budowania innowacji. I na czym on polega? Zacznijmy od tego, co jest esencją takiego startupowego modelu budowania innowacji, to jest upowszechnienie. Tak? Czyli startupowy model innowacji zakłada, że tak jak widzicie na tych kropkach tutaj po lewej stronie, na początku tworzy się rozwiązanie, które jest
skupione na bardzo szczegółowym, wybranym problemie, w wybranym obszarze. Zaraz też tą teorię zaczniemy przykładać sobie na konkretne przykłady i stanie się to coraz jaśniejsze. Zastosowanie opracowanego i następne takie rozwiązanie, jeżeli ono się sprawdza w jednym drobnym wycinku rynku, ono może być odpowiednio stosowane w szerszych, kolejnych obszarach rynku, w kolejnych obszarach rzeczywistości, której to rozwiązanie dotyczy lub której nie dotyczyło w założeniu, ale okazało się, że może dotyczyć i staje się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Czyli generalnie założenie jest takie, że zaprojektowanie i wprowadzenie zmiany jest bardzo trudne. I zakładam, że jeżeli w ogóle jesteście na tym spotkaniu, jesteście w jakiś sposób taką zmianę w jakimkolwiek zakresie gospodarczym, społecznym zaangażowani. Zmiana jest trudna, zmiana jest po prostu bardzo często, po prostu samo wprowadzenie zmiany jest trudne, też żeby to była zmiana na lepsze, jest jeszcze trudniejsze. I to wymaga bardzo dobrego zrozumienia sytuacji, wyczucia rzeczywistości i potrzeb, które są z tą rzeczywistością związane, a następne stałej obserwacji tego, w jaki sposób ta zmiana zachodzi, jak te rozwiązania, jaką rzeczywistą zmianę te rozwiązania realizują i czy ta zmiana jest taka, której byśmy chcieli, czy to jest taka, czy niekoniecznie osiągamy te cele. Jeżeli nie osiągamy tych celów, to możemy przeanalizować dlaczego i wrócić do modyfikacji tych rozwiązań. No, taka praca jest niesamowicie trudna i no, ten model startupowy odkrył też, że jeżeli skupiamy się na bardzo drobnym wycinku rzeczywistości, jesteśmy w stanie opracować rozwiązanie, które potem możemy używać w innych wycinkach rzeczywistości. Jeżeli zaczniemy skupiać się na całości bardzo szerokiego obszaru albo bardzo szerokiego zjawiska, to po prostu tych danych jest tak dużo, że ten proces z reguły bardzo szybko się zatrzymuje, nie jesteśmy w stanie zrobić tak dużego procesu, żeby on powstał i był skuteczny. Rozwiązania, które są stworzone dla wąskiego obszaru, często okazuje się, że sprawdzają w innych obszarach i stają się bardzo dużym elementem albo silnikiem wprowadzającym zmiany. Czyli ich uniwersalność nie jest fundamentalnym założeniem, jakby to takie tworzenie innowacji, która często ma docelowo globalny zasięg, bardzo często zaczyna się z rozwiązań, które są punktowe, ograniczone geograficznie, jeżeli chodzi o użytkowników i tak dalej, i dopiero potem stają się globalne jako efekt upowszechniania, a nie jako założenie bazowe. Żeby to zrozumieć, myślę, że warto przyjrzeć się przykładom i te kilka przykładów takich, no, powiedzmy, najbardziej znanych, najbardziej zresztą największych sukcesów organizacyjnych. Amazon, największa albo jedna z największych firm, się zmienia dosyć dynamicznie na świecie. Zaczynam od lokalnej księgarni internetowej. Tak? Jakby ktoś odkrył, że twórca Amazona założył, że książki są produktem, który można sprzedawać niefizycznie, dlatego że człowiek nie potrzebuje zobaczyć jej książki wcześniej, bo każdy egzemplarz książki jest dosyć porównywalny, jest, powiedzmy, ma w sobie taką samą wartość, i stworzył księgarnię internetową, która była ograniczona do jednego stanu albo właściwie do jednego regionu w USA. Następnie ta księgarnia okazała się sukcesem i on wprowadził, jakby zaczął sprawdzać to założenie innowacyjne na innych rynkach. Tak? Zwiększył swoją obecność na inne stany i zwiększył swoją obecność na inne kraje. I znowu, jeżeli to się okazało sukcesem, czyli wykonał ten krok tutaj, który widzicie na środku, jak to się okazało sukcesem, to twórcy Amazonu poszli dalej i sprawdzili, czy ten koncept sprzedaży produktów online-owo, no, zgodnie z taką technologią Amazona Marketplace'ową, czy można go zastosować do innych produktów. No i okazało się, że tak, że to się świetnie sprawdza przy ubraniach, w dalszym kroku przy produktach spożywczych i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście w ten sposób stworzyli od drobnego, lokalnego pomysłu ogromną światową innowację, która modyfikuje, no nie tylko z ogromnym biznesem, ale modyfikuje bardzo dużą część funkcjonowania rynku i naszych zachowań. Samo z Facebookiem. Tak? Facebook był, no, takim studenckim projektem, który funkcjonował w obrębie kampusu Uniwersytetu Harvarda. To była aplikacja w oryginalnym założeniu. Studenci odkryli, że często jest tak, że jest dużo ludzi, którzy
kojarzą z twarzy, ale nie mają pojęcia, kto to jest. No i stworzyli taki portal, korzystając z czegoś w systemie, z czegoś porównanego z naszym USOS-em, czyli z bazy studentów, i po prostu każdy mógł wejść, zobaczyć twarz, stąd jest ten Facebook, i zobaczyć, jak się ta osoba nazywa, gdzie studiuje i tak dalej. Z założenia to miało ułatwić relacje, nie wiem, nawiązywanie relacji poza tą strefą digitalową, bo jeżeli kogoś widzę i wiem, że to jest na przykład student historii, to wiem, o czym mogę z nim zagadać. No i ta aplikacja w ramach Uniwersytetu Harvarda okazała się bardzo dużym zainteresowaniem się cieszyła, więc ci ludzie uznali, że w tym jest potencjał do robienia czegoś więcej i zaczęli ją wprowadzać w ramach innych uniwersytetów w USA. Tak, czyli nie przeszli od razu do globalnego rozwiązania, ale zaczęli używać, po prostu duplikować ten swój początkowo drobny pomysł na inne bardzo podobne środowiska. No i dopiero jeżeli to się sprawdziło, to doszło do większego skalowania, czyli powszechnego medium społecznościowego, które zapewne znacie dzisiaj. Kolejny przykład, Uber. No to duża aplikacja transportowa, którą też zapewne znacie. Ona zaczęła się również od bardzo, bardzo drobnego pomysłu, czyli od zaadresowania rejonu dworca San Francisco. Grupa osób zauważyła, że po prostu bardzo trudno jest zdobyć taksówkę w rejonie dworca San Francisco, tam nie ma jakichś odpowiednich miejsc do tego, żeby dotrzeć do tej taksówki, i stworzyła aplikację, która pozwala komunikować się jakiejś wybranej grupie kierowców i użytkowników po to, żeby oni mogli się dogadać: słuchaj, zaraz będę na ulicy X, jakbyś mógł podjechać. Rzeczywiście to się sprawdziło i ta aplikacja, bardzo szczegółowego zastosowania, zaczęła mieć dosyć dużo użytkowników, więc ci twórcy zaczęli adresować różne inne regiony dworców w miastach USA. No, dopiero jak się to sprawdziło, ta aplikacja zaczęła się rozrastać. Okazało się, że ten sam model można zastosować w ogóle w szerokiej komunikacji transportowej. Potem okazało się, że ten model można zaadresować do dostarczania jedzenia i tak dalej. I tak dalej. Czym jest Uber dzisiaj, zapewne wiecie. Wydaje się, że bardzo ciekawym przykładem jest Slack. Może to jest troszkę mniej znany produkt digitalowy niż to, co pokazywałem wcześniej. Slack to jest taki komunikator biznesowy, który być może ktoś z Was używał. On jest bardzo dobrym narzędziem do komunikacji wewnętrznej w firmach, lepszym niż WhatsApp do tego użycia, albo na przykład Messenger, no i znacznie wygodniejszym niż mail. Slack został wymyślony w ogóle przez firmę, która chciała robić gry online. Miała jakiś wielki koncept gry online społecznościowej. Żeby stworzyć taki koncept, miała deweloperów z całego świata. No i któryś z tych deweloperów wymyślił, że po prostu im bardzo trudno jest się komunikować za pomocą mailów, i napisał taki program, który był komunikatorem wewnętrznym dla tej firmy. Ta gra online okazała się kompletnym niewypałem i firma zbankrutowała w tej sekcji gry online, ale bankrutując odkryła, że mają pewne zasoby, i najlepiej działającym zasobem jest ten komunikator wewnętrzny. I cała firma przeobraziła się z firmy budującej gry online w firmę budującą komunikator. Zaoferowała ten komunikator firmom partnerskim, bo odkryli, że grą online nie rozwiązaje żadnego problemu, natomiast oczywiście tym komunikatorem zaadresowali jakiś konkretny problem. Zaoferowali go firmom partnerskim, te firmy zaczęły używać tego. Okazało się, że to jest dobre rozwiązanie, i potem zaczęli tworzyć globalną aplikację do komunikacji wewnętrznej wewnątrz firm, która jest chyba najbardziej popularnym produktem tego typu. Dobra, no i jak masz to do innowacji niekomercyjnych, bo oczywiście te wszystkie case'y tutaj są bardzo komercyjne. No właściwie na tej samej zasadzie, tak? Ten wypracowany know-how przy budowie innowacji komercyjnych może być stosowany w bardzo różnych sytuacjach, tak? Czyli jeżeli przyjmiemy, że ta umiejętność budowania startupów jest zaadresowaniem jakiegoś jednego kwadracika, czyli budowy innowacji komercyjnych, to możemy zacząć sprawdzać ten model w innych modelach, tak? W innych sytuacjach, też w obszarach, których innowacja jest potrzebna, niekoniecznie dla celu komercyjnego, ale dla wprowadzenia jakiejkolwiek innej zmiany na świecie. No i to podejście jest coraz bardziej popularne w różnych obszarach związanych z innowacyjnością, również w innowacjach społecznych. To jest podstawą do inkubatora pomysłów, który będzie realizowany i którego tutaj dzisiejsze spotkanie jest jednym z pierwszych kroków tej edycji.
No więc teraz, jak według modelu startupowego budować taką innowację? Jakby ten cały model startupowy i sposób budowania innowacji z tym związany zakłada, że pierwszym krokiem jest określenie problemu. No i dobrze, żeby to nie był problem abstrakcyjny. Najlepiej, jeżeli to jest taki problem, który znacie bezpośrednio, dobrze rozumiecie i który jest jakkolwiek dla was ważny. Czyli najlepiej to jest, jeżeli to jest drobny problem, którym się swobodnie poruszacie i zależy wam naprawdę na tym, żeby go rozwiązać. Czyli kwestia niewygodnego krzesła, jeżeli wam się niewygodnie siedzi, będziecie chcieli to krzesło naprawić. Jeżeli to jest krzesło, które niewygodne jest, ale stoi gdzieś obok, właściwie będziecie mieli bardzo małą motywację, żeby je naprawić, a też nie będziecie wiedzieli, dlaczego ono jest niewygodne, dopóki na nim nie usiądziecie. Czyli dobrze, jeżeli to dotyczy was albo ludzi, z którymi macie bardzo bezpośredni kontakt, których rozumiecie, czujecie i jesteście w stanie naprawdę dobrze zrozumieć, dlaczego dana sytuacja jest dla nich problematyczna. Kolejnym krokiem jest projektowanie nowego rozwiązania. To powiedzmy, że to jest oczywiste, ale jakby wymieniam ten krok przede wszystkim po to, żeby podkreślić, zaprojektując nowe rozwiązanie, warto, jakby celem tego jest oczywiście wniesienie niespotykanej dotąd wartości w kontekście tego problemu, czyli jakiegoś rozwiązania, które do tej pory nie pozwa, jakby nie istniało i dlatego, ponieważ to rozwiązanie nie istniało, ten problem nie był rozwiązywany lub był rozwiązywany zbyt wolno, albo niewystarczająco dobrze. To nie znaczy, że to nowe rozwiązanie musi być zupełnie nowym pomysłem, tak? Ono może bardzo dobrze działać w innym kontekście, w jakiejś innej kategorii, albo w innym kraju może być świetnym zastosowaniem. Jakby moim zdaniem nie ma nic złego w tym, żeby zaaplikować działające rozwiązanie w nowym zastosowaniu. Jakby to jest w pełni wtedy nowe rozwiązanie, które bardzo często ten model jest wykorzystywany w budowaniu innowacji. No i kolejnym krokiem jest jak najszybsze zrealizowanie swojego rozwiązania. To zaraz wam pokażę też na tych case'ach. Często jest kluczowa podstawa sukcesu. Zrealizowanie nawet w bardzo skromnej skali, nawet w jakiejś namiastce, nawet symulacji rozwiązania jest bardzo dobrym krokiem. No bo dopiero jak zaczniemy realizować jakieś działanie, jesteśmy w stanie rzeczywiście dowiedzieć się, na ile ono jest skuteczne, na ile ono jest interesujące, na ile ono rzeczywiście ma potencjał angażowania szerokiej grupy ludzi. No i zbieramy największą i najbardziej cenną ilość danych, które pozwalają nam potem optymalizować to i poprawiać nasze działanie. Jeżeli zrealizujemy, mamy podstawę do tego, żeby wyciągnąć wnioski i udoskonalać nasze rozwiązanie. Czyli ta realizacja powie nam znacznie więcej niż najgłębsza analiza i największa ilość wywiadów z ludźmi, pytając się tego, czy chcieliby takiego narzędzia używać, czy nie. No, po prostu najlepiej jest dać im takie narzędzie i zobaczyć, czy używają, czy nie. Każdy błąd lub porażka, które często są na etapie szybkiego realizowania rozwiązania, jest niezwykle cenną informacją i pozwala poprawiać rzecz. No, bardzo ważne jest też, żeby na tym etapie pamiętać, że nic nie jest idealne od początku. I tą, powiedzmy, idealności chyba nie osiąga się nigdy, ale od samego początku często początkowo bardzo słabe rozwiązania docelowo stają się świetnymi, rewolucyjnymi innowacjami. Następnie, jeżeli to działa jakby to przejście, realizowanie rozwiązania, poprawianie go, realizowanie na nowo, poprawianie i tak dalej, rzeczywiście pozwala wam zaadresować jeden konkretny obszar. Możecie próbować zastosować to rozwiązanie w nowych sytuacjach, czyli przechodzi do tego upowszechnienia, które pokazywałem wcześniej. Upowszechnienie może obejmować zastosowanie go w nowych miejscach lub w obliczu nowych problemów lub znalezienie jakiejkolwiek formy, która pozwala nowym osobom stosować wasze rozwiązania. Też postaram się to pokazać zaraz na konkretnych przykładach. I na koniec znowu jest ten krok wyciągania wniosków, udoskonalania rozwiązania. Do tworzenia innowacji to właściwie jest ciągły proces, który nigdy nie ma końca. Jakby wszystkie, nawet te firmy jak Amazon, Facebook, które pokazałem wam na początku, nadal uważają, że są firmami
teraz scale'a powiemy, czyli takimi, które ciągle są w bardzo dynamicznym procesie rozwoju. Oczywiście ta jakby metoda innowacyjności, w której wprowadza coś, się sprawdza, czy to działa. Jeżeli to działa, to się wprowadza kolejną rzecz, jeżeli nie działa, to się to udoskonala. No to jest tak mówię, takie koło, które cały czas się toczy i pozwala każdej innowacji iść do przodu. Dobra, no i teraz te sześć kroków, jakby które były rozbite, być może już są dla Was zrozumiałe, a być może nie do końca. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się z tej perspektywy kilku przykładom innowacji społecznych. Jakby pokażę Wam działające innowacje, zarówno dosyć nowe, jak i jak na rynek innowacji bardzo stare, które się sprawdziły, które rzeczywiście też są znane na tyle, żeby móc je opisać i żeby mógł Wam je przedstawić w ten sposób. Głównie się inspirowałem innowacjami dotyczącymi osób z doświadczeniem migranckim, dlatego takich innowacji będzie najwięcej, ale nie tylko. Niektóre będą, powiedzmy, wokół tego tematu. No i tutaj to jest dosyć ciekawe, bardzo dużo będzie przykładów z Niemiec, które mają, są niesamowicie ciekawym rynkiem innowacyjnym i mają bardzo dużo doświadczeń migranckich, co się połączyło po prostu z stworzeniem dużej inicjatyw, które okazały się dużym sukcesem i bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, ale też pokażę kilka przykładów z USA i z Polski oraz z Brazylii. Jeden też jest. Dobra, pierwszym rozwiązaniem jest coś, co być może znacie. Tydzień międzykulturowy, niemiecka inicjatywa, która zakłada docelowo w tym momencie jeden tydzień wrześniowy, w którym jest organizowane bardzo dużo eventów, na których przedstawiciele mniejszości narodowych w Niemczech prezentują swoją kulturę, kuchnię, tańce, zabawę i przyjmuje to formę festiwalową, na której lokalne społeczności mogą się dość dobrze integrować. No i jeżeli byśmy ten case, tą innowację społeczną, ten tydzień międzykulturowy wsadzili sobie w te sześć punktów, no to możemy zobaczyć, że określenie problemu to jest brak integracji, coś, co zostało zauważone w latach 70., bo stąd z tego czasu jest ta inicjatywa, brak integracji między migrantami a lokalnymi mieszkańcami. Projektem nowego rozwiązania było lokalne wydarzenie, jakby było dostrzeżenie tego, że lokalne wydarzenia prezentujące muzykę, kuchnię, zabawę i kulturę są świetnym sposobem na integrację i zbliżenie mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli dużo, jakby nie mieli takiej platformy, w której mogliby wypracować zainteresowanie sobą i je w jakiś sposób zrealizować. No i pierwszym jakby podejściem realizacyjnym tego pomysłu była jakby w 1997 kilka miejscowych kościołów katolickich, ewangelickich i prawosławnych zorganizowało wydarzenia w swoich miejscowościach skupione właśnie na atrakcyjnej prezentacji kultury państw, z których przyjeżdżały osoby migranckie do Niemiec. Po tym pierwszym doświadczeniu, które rzeczywiście było często bardzo lokalnie, nieprofesjonalnie organizowanym wydarzeniem, co często było tego plusem, i realizowanym na bardzo małą skalę, organizatorzy tego wydarzenia zobaczyli, że cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo osób jest wiele chętnych do uczestniczenia, do organizacji, czyli zarówno te osoby, które chcą się tam zaprezentować, podzielić swoją kulturą, jak i te, które chcą być uczestnikiem, przychodzą na to tłumnie, też bardzo dużo osób było z tego zadowolonych. Więc w kolejnym kroku zaproszono do współpracy władze lokalne i kościoły w innych miejscowościach. To się też udało, to się spotkało z dużym zainteresowaniem, więc wyciągnięto kolejny krok. Być może można jeszcze bardziej zeskalować to i doszło do decentralizacji, czyli jak do tej pory widzicie, byli organizatorzy, to jak kościoły i władze lokalne. W pewnym momencie twórcy tego wydarzenia uznali, że właściwie nie ma powodu, żeby jakkolwiek definiować, kto może to zorganizować, a kto nie. I doszło do centralizacji. Twórcy tego wydarzenia wydali bardzo dużo materiałów ułatwiających samodzielną organizację takiego tygodnia, z instrukcjami tego, w jaki sposób podejść do komunikacji, tego, w jaki sposób podejść do organizacji oraz z dostępem do konsultacji po ich stronie. No i to wydarzenie w tym momencie odbywa się w około 5 tysiącach miejsc w Niemczech. No, możemy mówić o rzeczywiście bardzo dużej skali, która była budowana, jak widzimy, przez prawie 50 lat, ale osiągnęła ogromną
stała się bardzo dużą innowacją. Dobra, kolejny przykład, któremu myślę, że warto się przyjrzeć. Pamiętajcie, że jeżeli macie pytania, komentarze, to macie czat, na którym, jeżeli dobrze widzę, chyba dobrze widzę, na razie nie jesteście aktywni, ale jeżeli byście chcieli, to jestem tutaj i chętnie bardzo odpowiem na wasze pytania. Kolejny przykład, też przykład wywodzący się z Niemiec, Action Syria Supper, czyli inicjatywa, która organizuje, jakby, która wspiera organizację lokalnych kolacji, na których migranci albo osoby z doświadczeniem migranckim, głównie z Syrii, albo początkowo z Syrii, docelowo teraz z różnych miejsc na świecie, mogą się spotkać z lokalnymi mieszkańcami. I znowu, jeżeli przyjrzymy się temu przykładowi z perspektywy tych 6 punktów realizacji innowacji, żeby zobaczyć, że podstawą tego było określenie problemu jako brak integracji pomiędzy migrantami a lokalnymi mieszkańcami, tak? Czyli osobami, które mieszkają w jednej dzielnicy, w jednej okolicy, często nawet w jednym budynku, natomiast nie mają żadnej platformy, w której mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, zbudować relacje i stworzyć spójną społeczność. Więc grupa przyjaciół, przepraszam, to nie jest przykład niemiecki, to jest przykład z Wielkiej Brytanii. Grupa przyjaciół z Wielkiej Brytanii, no, doszła do wniosku, że wspólne jedzenie jest takim bardzo atrakcyjnym i łatwym do realizacji sposobem na stworzenie spotkania, na stworzenie takiej platformy budowania relacji między lokalnymi mieszkańcami. A kuchnia też jest takim jednym z bardziej przystępnych sposobów poznawania nowych kultur. Więc doszli do wniosku, to jest teraz przejście do kroku trzeciego, że zrealizują kolację w swoim mieszkaniu, na które zaproszono sąsiadów z osiedla mieszkających w okolicy oraz mieszkających w okolicy Syryjczyków. Czyli znowu ludzi, z którymi na co dzień mieli kontakt, mniejszy lub większy, oraz bardzo lokalnie mieszkające osoby z doświadczeniem migranckim. Na kolacji serwowano kuchnię syryjską, co było takim podstawą wyróżnialności tej kolacji, ale też część, co miało ułatwić budowanie relacji pomiędzy tymi lokalnymi mieszkańcami a mieszkańcami, którzy przybyli z Syrii. No i wstęp na kolację był biletowany, co też ma założenie, jakby cały ten pomysł był taki, żeby ci albo ktoś mógł wejść na tę kolację gotując, czyli dzieląc się tą swoją kuchnią, albo finansując to gotowanie, jeżeli taka kolacja. No te bilety miały pokryć koszty spotkania oraz ewentualnie, jeżeli przynosiły jakieś dodatkowe dochody, to dochody były zawsze przeznaczane na pomoc, która była realizowana w Syrii. No i to spotkanie okazało się dużym sukcesem, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób lokalnych, nie mieszkających, jak i potem zainteresowaniem mediów. Wiele innych osób stało się, chciało organizować podobne wydarzenia. I zaczęły to robić nie tylko indywidualni ludzie, ale też firmy i lokale, które uznały, że to jest atrakcyjny sposób na z jednej strony realizowanie jakiejś dobrej inicjatywy, a z drugiej strony na promowanie swojego miejsca. Następnie, no, ponieważ to duże zainteresowanie przełożyło się na to, że to wydarzenie zaczęło być organizowane w całej Wielkiej Brytanii. Oraz ten model zaczął być używany w innych krajach, często też w sposób komercyjny, bo twórcy tego założenia uznali, że jakby nie mają nic przeciwko temu, żeby jakieś firmy zarabiały stosując to rozwiązanie, no bo bez względu na to, czy ono jest komercyjne, czy niekomercyjne, przynosi tę możliwość budowania relacji pomiędzy wielokulturowymi mieszkańcami lokalnych przestrzeni. Takim docelowym wnioskiem, czymś co, znaczy docelowym, no, jednym z nowszych wniosków dotyczących tej inicjatywy było to, że jakby zobaczyli, że w ogóle to jest też jakby ten koncept nie tylko ma tą siłę łączącą, ale też ma siłę komercyjną. I organizatorzy tego wydarzenia zaczęli się skupiać na wspieraniu lokali prowadzonych przez osoby z doświadczeniem migranckim i wykorzystywaniem tego konceptu do jakby popularyzacji takich inicjatyw wśród osób migranckich prowadzących własne biznesy. No i tutaj wydaje mi się, że to jest dosyć dobry
pretekst do przejścia do polskiego, warszawskiego przykładu kuchni konfliktu, czyli kuchni, w której była serwowana kuchnia osób z doświadczeniem migranckim, bardzo często też przygotowywana przez takie właśnie osoby. No i te, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób można od czegoś bardzo drobnego albo od bardzo konkretnego problemu, bez dużej inwestycji i bez bardzo dużego ryzyka przejść do rzeczywiście funkcjonującego programu. I pierwszym krokiem był też jedna z współtwórczyń Kuchni Konfliktu. Znała osobę z doświadczeniem migranckim, która miała ogromny problem ze znalezieniem pracy. W Polsce przede wszystkim wynikało to z tego, że nie miała żadnych referencji od polskich pracodawców, a ponieważ no nie miała tych referencji, nie mogła znaleźć pracy, ponieważ nie mogła znaleźć pracy, nie mogła żadnych referencji znaleźć. No i ona wraz ze znajomymi wymyśliła, że być może warto założyć taką restaurację, która by zatrudniała osoby z doświadczeniem migranckim i oferowała dania z ich krajów pochodzenia, co z jednej strony stanie się takim pretekstem do budowania pozytywnego nastawienia do kultury tych krajów, no ale przede wszystkim stanie się miejscem, które będzie stwarzało szansę budowania takiego pierwszej pracy w Polsce osób, które do Polski przyjechały, zdobywania tych pierwszych referencji i potem umożliwiania normalnego funkcjonowania na rynku pracy. Jakby ten pomysł zrealizowali w najprostszy, najłatwiejszy sposób, czyli zrealizowali go czysto fikcyjnie, opisując ten koncept na Facebooku, zakładając fanpage takiej inicjatywy. I zobaczyli, co się z tym dzieje. Tak, ten fanpage bardzo szybko stał się bardzo popularny, cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bardzo dużo ludzi chciało do takiego lokalu przyjść, co pokazało twórcom tego pomysłu, że rzeczywiście warto coś takiego zrobić i przełożyło się to na otwarcie Kuchni Konfliktu. No i ostatecznie ten lokal umożliwił rozpoczęcie pierwszej pracy w Polsce wielu osobom z doświadczeniem migranckim. Tak to funkcjonuje, że rzeczywiście tam ktoś zaczynał pracę po pewnym czasie po zdobyciu doświadczenia i tych referencji przechodził często do pracy w swojej specjalizacji. Jeżeli się nie mylę, to ta pierwsza osoba, która była jakby wsparcie dla tej osoby było jednym z powodów zainicjowania Kuchni Konfliktu, co chyba była nauczycielem lub tłumaczem, i rzeczywiście dzięki zdobyciu tego doświadczenia i referencji zaistnienia na rynku pracy w Kuchni Konfliktu, po pewnym czasie wróciła do swojego zawodu i swojej profesji, która realizowała oczywiście ten zawód, mieszkając w Polsce. Dobra. Mamy jeszcze 20 minut. Nie przerywacie mi żadnymi pytaniami, więc kontynuuję prezentację tych przykładów. Refugees Welcome, tym razem inicjatywa z Niemiec, która wspiera współdzielenie mieszkań i przestrzeni mieszkaniowej pomiędzy mieszkańcami danych przestrzeni, a przybywającymi do tych przestrzeni, do tych miast, miejscowości osobami migranckimi. Pierwsze określenie problemu. Problem się pojawił głównie przy tej fali migracji związanej z wojną w Syrią do Niemiec. Z jednej strony obserwacja braku miejsca zamieszkania dla osób przybywających do Niemiec, z drugiej strony brak integracji pomiędzy Niemcami a osobami z doświadczeniem migranckim, mimo takiej chęci obserwowanej z obu stron, tak? Zarówno po stronie niemieckich mieszkańców, którzy mieszkali tam od dawna, oraz tych, którzy przybywali do tego kraju z różnych powodów. No i dwóch przyjaciół z Niemiec zareagowało na to najpierw no, drobną inicjatywą po prostu zaoferowania swojego mieszkania migrantom i uznali, że no, to było dobre doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla osób, które u nich mieszkały. Ten model uznaje, że może być stosowany przez innych. Założyli platformę, po prostu jeden do jeden, praktycznie wzorowaną na Airbnb, która umożliwiała zgłoszenie mieszkań przez właściciela i szukanie mieszkania przez osoby z doświadczeniem migranckim. Zbudowali to na gotowym silniku technologicznym, możliwie jak najprostszy sposób, żeby jak najszybciej wyjść z takim rozwiązaniem. No i bardzo duże zainteresowanie zarówno po stronie oferujących, jak i potrzebujących pokazało im, że w tym jest duży potencjał.
I ten projekt zaczął dosyć szybko rosnąć. W pierwszym kroku umiędzynarodowiając się, czyli zostały odpalone nowe wersje językowe tej platformy, dostosowane do nowych krajów i do potrzeb tych nowych krajów. Obecnie ta platforma działa w 20 krajach. Oraz zaczęła się też rozrastać pod względem kategorii usług. Jakby ten model sharingowy, w którym ktoś posiadając coś, czy mieszkanie, czy kompetencje, jest w stanie zaoferować to coś, co posiada komuś, kto potrzebuje, a niekoniecznie w sposób komercyjny jest w stanie skorzystać z tego, więc jakby zaczęto nie tylko oferować miejsce do mieszkania, też możliwość dzielenia się swoimi kompetencjami i w ten sposób na platformach Refugees Welcome można też znaleźć wsparcie dla osób z doświadczeniem migranckim w zakresie prawa lub na przykład w zakresie pomocy psychologicznej. Dobra, kolejny przykład, tym razem polski, lokalny, Osada Erw. To jest osada, która jest osada właściwie, przestrzeń bodajże na Pomorzu, przepraszam, jeśli się w tym momencie przejęzyczyłem, która daje możliwość życia według sposobu życia, który odpowiada na wyzwania dzisiejszego świata. No i tutaj to jest znowu grupa znajomych. Doszła do wniosku, który może wydaje się nieco oczywisty, ale jest po prostu bardzo prawdziwy. Szerokie społeczeństwo ma duży problem z odpowiadaniem na wiele wyzwań współczesnego świata, zarówno z zakresu wyzwań ekologicznych, jak i z zakresu wyzwań właśnie integracji społecznej, dzielenia się na pewnej budowania akceptacji różnorodności, ale też dzielenia się zasobami itd., itd. No i uznali, że ponieważ w szerokim społeczeństwie to jest niesamowicie trudne, zgodnie trochę z tą metodologią, którą pokazywałem wam wcześniej, prawdopodobnie w ogóle do tej metodologii nie nawiązując, ale zgodnie z tym sposobem budowania inicjatyw, stworzyli mikrospołeczność, która jest w stanie zaadresować te wszystkie rzeczy, które idealnie by było, gdyby zaadresować na całym świecie, ale jest po prostu niesamowicie trudne. Tak więc skoro nie każdy na świecie może stać się wrażliwy ekologicznie i zacząć dbać o nasze środowisko, być może jakby inicjatorzy tego pomysłu uznali, że możemy stworzyć taką mikrospołeczność, która takie praktyki zacznie realizować. No i stworzyli mikrospołeczność żyjącą w sposób odpowiadający na problemy tego współczesnego świata na Pomorzu Drawskim. Dobrze, powiedziałem wcześniej, wyremontowali dom i stworzyli gospodarstwo, które żyło zgodnie, czy gospodarstwo społeczne, które żyło zgodnie z zasadami, które sobie określiła. No i rzeczywiście to gospodarstwo zaczęło się, czy ta przestrzeń zaczęła się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem. Również ta inicjatywa, jakby z jednej strony powodowała zainteresowanie osób, które chciałyby tam uczestniczyć, z drugiej strony pojawiło się bardzo dużo narracji o tej inicjatywie, zainteresowania mediów i tak dalej. No i twórcy tej osady ERW uznali, że z tego jednego punktu są w stanie zacząć oddziaływać szerzej. Zaczęli zapraszać stałych rezydentów, czyli osoby, które mogą nadal do tej osady przyjechać na kilka miesięcy i żyć tam zgodnie z zasadami tej wspólnoty. Zaczęli też organizować wydarzenia, które były otwarte dla szerszej grupy. Krótkoterminowe pobyty dla różnych grup, na przykład warsztaty, takie jakby możliwość doświadczenia, na przykład poprzez tydzień życia takiego zgodnego z różnymi zasadami odpowiadającymi na dzisiejsze wyzwania. Docelowo zaczęli, obecnie starają się jeszcze szerzej to skalować, tworząc obozy dla aktywistów, którzy dalej mogą tworzyć takie społeczności w innych miejscach oraz wydarzenia online, które są dostępne bez względu na jakiekolwiek bariery geograficzne. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie jeszcze kolejnemu przykładowi. Tarjmli. Aplikacja, która jest aplikacją w Stanach Zjednoczonych stworzoną. Problem, który był podstawą jej, to opiera się na tym, że bariera językowa jest bardzo dużym problemem, a translatory online są fajnym rozwiązaniem, ale bardzo często nie sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych, których niestety często doświadczają osoby migranckie. Bo w sytuacji, kiedy ktoś jest zagrożony bezdomnością albo jakkolwiek zagrożone jest jego zdrowie, życie lub dobrobyt, bardzo trudno jest skupić się prowadzić komunikację poprzez maszyny nie reagujące na utrudniające kontakt. Wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste. I twórcy, jakby osoby, które to dostrzegły, taki problem sobie zdefiniowały, uznali, że zaprojektują
Mechanizm połączenia pomiędzy osobami z doświadczeniem migranckim, osobami nie korzystającymi z języka angielskiego oraz tłumaczy wolontariuszy, czyli osób, które znają język zagraniczny oraz angielski i są w stanie, no, za takiego tłumacza dostępnego na żywo, dostępnego w sytuacji kryzysowej działać. Niekoniecznie to byli profesjonalni tłumacze, często to były osoby, które na przykład już dawno temu przyjechały z danego kraju do Stanów Zjednoczonych i czuły się swobodnie w obydwu językach. Stworzyli bardzo prostą aplikację. Znowu, jakby to rozwiązanie, na które się zdecydowali, to właściwie jest wykorzystanie Messengera Facebookowego i systemu, stworzenie grupy dostępnych tłumaczy, którzy zaoferowali się do tego, że można do nich zadzwonić w potrzebie. I ta aplikacja została zaoferowana osobom na lotniskach w USA, które przyjechały do USA, nie zostały wpuszczone do kraju, były w sytuacji kryzysowej, potrzebowały wsparcia w dogadaniu się. No i okazało się bardzo dużym sukcesem. 4000 osób skorzystało z tej aplikacji pierwszego dnia po jej opublikowaniu, co pozwoliło rozwijać ją dalej, rozwijać sieć wolontariuszy i umożliwiać globalne funkcjonowanie również poza lotniskami, poza Stanami Zjednoczonymi. Następnie ta aplikacja została rozwinięta poprzez wsparcie różnych technologii zdalnych i zaoferowanie komercyjnego modelu, który jest dostępny dla bardziej wymagających użytkowników, takich jak NGOsy lub instytucje publiczne, które potrzebują wysokiej klasy tłumaczenia, a nadal być może nie mają takich możliwości finansowych jak instytucje w pełni komercyjne, które są w stanie po prostu korzystać z komercyjnych tłumaczy. Dobra, to przejdźmy do kolejnego, wydaje mi się, przedostatniego przykładu. Kieran Obenhire Education. Określenie problemu, znowu jest to niemiecka inicjatywa, dwóch Niemców zaobserwowało, że bardzo dużo osób, które przyjeżdżają do Niemiec, znowu w ramach tej fali migranckiej związanej z wojną domową w Syrii, było zmuszonych do przerwania swojej edukacji i właściwie zostało wyrzucone, no, zarówno ze swojego miejsca zamieszkania, jak i ze swojego grupy społecznej, ale też z takiego sposobu funkcjonowania, zostało zmuszone do przerwania budowania swoich kompetencji. Ci dwaj ludzie byli Vincent Zimmer i Markus Kressler. Byli zaangażowani w biznesy technologiczne, uznali, że tą swoją wiedzę mogą wykorzystać w zakresie non-profit. Stworzyli platformę umożliwiającą edukację online, na której po prostu były filmy edukacyjne pozwalające kontynuować przerwaną naukę na razie w obrębie bodajże jednego lub dwóch kierunków studiów. No i ta platforma, w momencie, kiedy się stała popularna, zaczęła być używana, natomiast nie okazała się sukcesem, dlatego że użytkownicy jakby byli zadowoleni z tego, że mogą swoją wiedzę budować, ale co z tego, ponieważ mimo że merytorycznie byli w stanie się rozwijać i zdobywać wiedzę, ale nie zdobywali żadnych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem lub jakimkolwiek innym gratyfikacją działania. By to zaadresować, twórcy tej aplikacji zaczęli nawiązywać współpracę z uniwersytetami i przeobrazili się w platformy uniwersytetów online, które nie tylko te uniwersytety zaczęły dostarczać coraz większą wiedzę, ale też zaczęły dopuszczać egzaminacje osób przeszkolonych przez tą platformę i wydawać dyplomy, tym samym umożliwiając osobom z doświadczeniem migranckim nie tylko kontynuację edukacji ze względów merytorycznych, ale też kontynuację zdobywania kwalifikacji, które potem pomagały im na rynku pracy. No i ta aplikacja też okazała się sukcesem, jest rozwijana w kolejnych krajach. Nie macie pytań? Przechodzę dalej. Przykład brazylijski, który wydaje mi się bardzo ciekawy ze względu na jego zupełną nietechnologiczność i zakotwiczenie w obszarze, który wydaje się bardzo nie, znaczy nie wiem, czy bardzo nieinnowacyjny, ale w każdym razie nie jest kojarzony z integracjami w pierwszym kroku.
Wywodzi się z teatru. Tak, w Brazylii, Brazylia jest dosyć spopularyzowanym. Czy wszyscy żyją tutaj na prezentacji? Mam nadzieję, że tak. Świetnie, bardzo dziękuję za odpowiedź. Słuchajcie, brazylijski przykład. Brazylia jest dosyć spolaryzowanym społeczeństwem, które ma dużo, bardzo dużo przez jakby grup społecznych, które ze sobą mają mały albo żaden kontakt, natomiast wchodzą w konflikty interesów. No i brazylijski teatrolog Augusto Boal zaprojektował, jakby wykorzystał swoją wiedzę o teatrze do zaprojektowania metody angażującej lokalną społeczność w formie dyskusji. Czyli zaprojektował pewną metodę przedstawienia wydarzenia, które zaczął realizować w favelach w Rio de Janeiro. W tym przedstawieniu, wydarzeniu brali udział po prostu przechodnie, czyli ludzie przypadkowo napotkani na ulicy. I była to platforma, która w ramach tego symulacji teatru umożliwiała opracowywanie pewnych problemów lokalnych i budowała platformę dialogu, która umożliwiała łączenie grup, które do tej pory bardzo mocno nie potrafiły się ze sobą porozumieć, były nie tylko nie miały ze sobą styczności, ale często były po prostu do siebie bardzo wrogo nastawione. To się okazało dużym sukcesem, zarówno takiej głębokości emocji, które zostały wytworzone w ramach tego, ale też zainteresowania lokalnych społeczności. Te wydarzenia zaczęły być w favelach, stawały się bardzo popularne. Ludzie, nie tylko przypadkowi przechodnie, zaczęli być w to angażowani, ale rzeczywiście ludzie zaczęli specjalnie przychodzić po to, żeby móc wziąć udział w tych spotkaniach. No i rzeczywiście Augusto Boal zobaczył, że to działa. Zaczął jeździć po favelach, po różnych miejscach w Brazylii, stosując tą metodę Theater of the Oppressed do adresowania różnych problemów społecznych. No i następnie zostały założone centra Theater of the Oppressed w różnych krajach i przeszło to z inicjatywy konkretnej osoby w pewną metodologię, która została spisana i która została powszechnie udostępniona różnym aktywistom. Tak? Czyli znowu od przejścia od bardzo pojedynczej, punktowej inicjatywy, która teoretycznie nie wywodzi się od osoby z klasycznym podłożem innowacyjnym, czyli nie od osoby, która ma głębokie doświadczenie technologiczne, biznesowe lub publiczne i wprowadzenia zmiany, ale od osoby, która po prostu uznała, że jej specjalizacja, w której czuje się dobrze, może być używana w bardzo różnych zastosowaniach. Dla mnie jest to bardzo inspirujący przykład, który pokazuje, że to założenie tego, żeby zdefiniować problem i zdefiniować rozwiązanie, które samemu chce się zrealizować, jest podstawą do zrobienia ważnych rzeczy. Czy mam dostępne linki do innowacji po dzisiejszych prezentacjach? To jest tak, że jakby macie nagranie tego, natomiast wiele z tych rzeczy jest po prostu już uznaną metodologią, więc jakby ja to te przykłady pokazuję na podstawie bardzo różnych źródeł. Znaczy, że po prostu każda z tych innowacji skorzystać z tej nazwy, jeżeli wpiszecie ją w Google, no to jeżeli to jest produkt, to znajdziecie stronę tego produktu, lub jeżeli to jest metodologia, to znajdziecie dosyć dużo materiałów na ten temat. Ostatnia rzecz. Zachęcam Was też do tego, żeby wejść na stronę inkubatorpomysłów.org. Tam możecie zobaczyć zrealizowane innowacje do tej pory. Tak? One są z jednej strony opisane, z drugiej strony zobaczycie też tam materiały wideo, które opisują to, w jaki sposób te innowacje zostały zrobione i zobaczycie też materiały upowszechniające, czyli jakby nie tylko skąd się brała ta idea, jak została zrealizowana sama innowacja, ale też zobaczycie to, co jest, wydaje mi się, taką główną korzyścią tych programów na koniec, czyli materiały, które umożliwiają innym osobom realizowanie podobnej inicjatywy. No i tutaj chętnie przywołam dwa przykłady. Arbus mobilny, uniwersalny, czyli inicjatywa, która wywodzi się z grupy, właściwie muzycznie uzdolnionej rodziny, która we Włoszech była dłużej z jakiegoś, tutaj to nie ma znaczenia jakiego powodu, i
Weszła w kontakt z lokalnym chłopakiem, który był dosyć wykluczony społecznie, żył w dosyć trudnym środowisku i on zaczął jakby zaczął ta relacja między nim a tą polską rodziną przerodziła się w wspólne granie i nagrywanie różnych kawałków muzycznych. I to bardzo wzmocniło pozycję społeczną tego chłopaka i dzięki temu, że on nagrał swoje kawałki, był jakby w ogóle stał się taką osobą, która tworzyła coś własnego i coś, co jest atrakcyjne społecznie, no mocno zyskał pozycję lokalną i po prostu no to jego wykluczenie przestało istnieć, tak? Zostało zniwelowane. No i to doświadczenie pokazało, że ta siła muzyki, siła tworzenia jest bardzo atrakcyjna i twórcy tej innowacji uznali, że skorzystając z takiej metody dzielenia się tym, stworzyli arbus mobilny uniwersalny, czyli ten zielony samochód, który był w środku wyposażony takim, powiedzmy, mobilnym studiem nagraniowym, czyli jeździć w różne lokalne miejsca w Polsce, stawać i po prostu tworzyć przestrzeń do tego, żeby ktoś przyszedł i zaczął tam realizować swoje pomysły. I rzeczywiście to, przynajmniej według No, tak, no, rzeczywiście to zaczęło funkcjonować w taki sposób, że często osoby, które miały jakieś problemy wykluczenia społecznego, w tym bardzo dużo osób z doświadczeniem migranckim, były w stanie dzięki takiemu doświadczeniu budowania jakiegoś wyróżnialnego, zresztą bardzo kulturowo atrakcyjnego doświadczenia czy tworzenia muzyki, było w stanie zbudować swoją pozycję społeczną i zniwelować to doświadczenie wykluczenia społecznego. Drugim przykładem, który jest zupełnie inny realizacyjnie, ale też bardzo mocny i warty upowszechniania, jest IMIG, czyli platforma z generatorem dokumentów i z różnymi formami dokumentów prawnych, które są dostępne dla osób z doświadczeniem migranckim. To jest inicjatywa stworzona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które zajmuje się pomocą prawną. To stowarzyszenie w pewnym momencie opublikowało na swojej stronie taki wzór ponaglenia administracyjnego, który można wysłać do administracji, jeżeli dany problem prawny jest nie, albo sprawa prawna danej osoby jest nie prowadzona odpowiednio szybko. No i się okazało, że było ogromnym sukcesem. Bardzo dużo osób zaczęło ściągać to ponaglenie, ten wzór ponaglenia administracyjnego, co spowodowało, że stowarzyszenie Interwencji prawnej zauważyło, że w tym jest pewien potencjał i być może takie wzory dostępne online mogą być powszechnie dostępne, jakby jest na nie duże zapotrzebowanie i być może powinny być powszechnie dostępne. W ramach inkubatora pomysłów rozwinęli platformę, na której nie dość, że tych wzorów jest znacznie więcej, to też znajduje się generator, który pozwala pewne dokumenty tworzyć. I rzeczywiście ta platforma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest istotnym wsparciem osób z doświadczeniem migranckim. Zachęcam Was do obejrzenia inkubatora. Zachęcam Was też do przyjrzenia się i ewentualnie poszukania czegokolwiek o tych wszystkich przykładach, które tutaj mówię, ale też myślę, że bardzo często samo, jeżeli coś dla Was było inspirujące, to zachowajcie tą myśl w sobie, bo często odbicie się nawet w zupełnie innym kierunku niż ta inspiracja była, niż ten rzeczywisty case się zadział, tak? Ale jeżeli on będzie jakkolwiek inspirujący do Waszego działania, często złapanie się tej pierwszej myśli, która przyjdzie Wam do głowy, jest korzystne. Podsumowując, zachęcam Was do tego, żebyście myśląc o innowacjach i myśląc w ogóle o wprowadzeniu zmiany, adresowali te obszary, w których się dobrze czujecie i na których rzeczywiście czujecie, że one są motywujące dla Was do wprowadzania zmiany. Tak jakby proces innowacyjny jest trudny, proces wprowadzenia zmiany jest bardzo trudny, więc tutaj kluczem jest znajomość i umiejętność łatwe oceny tego, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne, pewne wyczucie, które ma się tylko w obszarach, które się dobrze zna i posiadanie odpowiedniej motywacji. I znowu obszary, które Was dotyczą, są dużo bardziej motywujące niż obszary, które są dla Was anonimowe, ale uważacie, że z jakiegoś meta poziomu powinny być zaadresowane. Bardzo Was zachęcam też do tego, żeby nie kierować się globalnym zasięgiem działania, tak, danego problemu. W sensie na to, żeby nadać ogrom, upowszechnić ten problem, z reguły to rozwiązanie przychodzi czas później. Tak? Na początku, moim zdaniem, warto skupiać się na budowaniu
drobnych rozwiązań, które sprawdzają się w bardzo konkretnej sytuacji, bo takie drobne rozwiązanie po pierwsze jest łatwiej zrobić, a po drugie jest łatwiej przetestować i zobaczyć, czy działa. Tak? Jeżeli ona zrobicie, działa, to możecie zacząć testować w kolejnej sytuacji, w kolejnej i budować to powszechne, szerokie zastosowanie. Na koniec, no, warto jest naprawdę jak najszybciej testować. Myślę, że tutaj ten przykład kuchni konfliktu jest dla mnie bardzo dobry. Rzeczywiście, no, przetestowanie tego przez założenie fanpage'a na Facebooku jest proste, a daje wam bardzo konkretne informacje. Jest taki fanpage, jeżeli ludzie na tym fanpage'u rzeczywiście chcieliby przyjść albo starają się dojść do miejsca, które jest opisane na takim fanpage'u, daje wam to konkretne potwierdzenie tego, że ludzie nie tylko na pytanie, czy chcieliby przychodzą, tylko jeżeli uważają, że coś takiego jest, zaczynają tego szukać, no to znaczy, że naprawdę chcieliby z takiego rozwiązania skorzystać. Jakby takich kroków często jest bardzo dużo, czasem nawet jeżeli macie pomysł, nie wiem, na digitalowe rozwiązanie i tak, to super, ale być może jesteście w stanie zrobić symulację, postawić jakąś budkę w jakimś miejscu, gdzie jest dużo ludzi, zobaczyć, czy ludzie podchodzą do tej budki, czy korzystają z tego rozwiązania i często to da wam rzeczywiście podstawę do tego, czy warto budować coś dużego, skomplikowanego, czy być może trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Słuchajcie, no i zachęcam Was do tego, żeby te pomysły rozwijać albo na warsztacie naszym, który będzie 21 września, albo bezpośrednio zgłaszać je do inkubatora pomysłów, albo robić jedno i drugie. Zdecydowanie Ponieważ drugiemu nie przeszkadza, więc jeszcze raz zachęcamy. Inkubatorpomysłu.org.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje o trwającym naborze do 30 września. Czekamy na Wasze pomysły, nad którymi potem będziemy mogli wspólnie pracować. I jeszcze raz przypominam, że projekt, w ramach którego odbywa się dzisiejsze spotkanie Inkubator Pomysłów 3, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszu Europejskiego Europejskie dla Rozwoju Społecznego 21-27. Spotkanie było nagrywane. W przyszłym tygodniu podzielimy się tym nagraniem razem z tłumaczeniem na język migowy, ale jeżeli byłyby jakiekolwiek jeszcze pytania, to zachęcamy do kontaktu już bezpośrednio z nami, z zespołem inkubatora w KIK-u. Janek, bardzo Ci dziękujemy. jeżeli jeszcze macie jakąś, pojawi się nagle lawina pytań, to staram się nie Agendowanie. powiedzieć. Jeżeli nie, to też odzywajcie się do mnie z różnymi innymi źródłami, jeżeli te pytania Wam się pojawią później. Bardzo Wam dziękuję i za możliwość powiedzenia, i za wysłuchanie tego, co mówiłem. I mam nadzieję, do zobaczenia. Zapraszamy na nasz warsztat 21 września w Warszawie. Dzięki. Do zobaczenia.